Siemaneczko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam listę samochodów, które możemy sobie kupić na starcie. Od razu wam mówię, że to nie jest pełna lista samochodów dostępnych w grze. To są samochody, które możesz sobie kupić za kredyty. Spora część samochodów, które są w grze na starcie, no gdzieś tam są poukrywane ze względu na to, że są unikalne, tak? Tutaj macie na przykład klasy tych samochodów, tutaj macie epicki, tutaj legendarny, tak? I niektóre, tutaj macie na przykład takie powszechne, jak Audi TT, jak na przykład Audi RS5, to są takie powszechne samochody, tutaj macie rzadkie. To nie jest pełna lista samochodów, natomiast jest ich na start, na premierę gry mniej niż w Fordzie Horizon 4 jest obecnie, bo w czwórce jest samochodów gdzieś koło 700 unikalnych modeli, no nie? Do tego dochodzą jeszcze różne wersje tych samochodów. Tutaj na przykład macie M3 GTR z 2002 roku. Ten samochód można było w czwórce zdobyć tylko chyba ukończając jakieś tam zawody. Jako nagrodę można było go zdobyć. To był bardzo unikalny samochód w czwórce. Tutaj jest to taki, no, samochód, który możesz kupić normalnie z salonu. W czwórce nie można było go zdobyć. Zresztą jest to bardzo unikalny model samochodu z rzeczywistego świata. No i tutaj macie BMW, macie oczywiście Isetta. Jest Bugatti Divo, Chiron, EB110, Supersport. Nie ma tych wszystkich nowych Bugatti, które się pojawiły ostatnimi czasy. Te takie bardzo unikalne, bardzo drogie wersje Bugatti. Tutaj macie Mavericka, Caterham, Corvette C8, ona była już w czwórce, no nie? C8 została dodana chyba jeszcze nawet w tym roku. Colorado, Chevrolety macie tutaj. To jest chyba nowość, Toyota Tacoma TRD, jakaś specjalna edycja. Nie pamiętam, żeby była w czwórce. Tutaj macie Dodge, a Exomotive, on był chyba w czwórce, no nie? Jeśli chodzi o Ferrari, tu też nie ma żadnych nowości, ale nowości generalnie są, jak na przykład Ford Bronco z 21 roku i dwie jego, właściwie jedna edycja, tylko że to jest z pakietu, a to jest taki normalny, nieulepszony po prostu samochód, nie? Tutaj macie Super Duty F450. Właściwie to sobie go kupię nawet, jakiś przekozacki jest. Albo dobra, wrócę sobie do tego później, bo wyjdę z tej listy moich samochodów, które już przejrzeliśmy. Tu mamy Mustangi, różne wersje. Tu jest jakiś Ford, nie kojarzę, żeby on był wcześniej. Ciekawe, nie? Trzeba będzie go przetestować. Taki buggy albo coś w tym rodzaju. A, tu mamy wersje driftowe, Formula Drift. I to już nie jest jako pakiet samochodów. Te samochody są normalnie dostępne w grze do kupienia za kredyty. Nie trzeba ich kupować w postaci jakiegoś tam pakietu za prawdziwe pieniądze. Pakiety samochodów oczywiście też będą, dlatego ta lista samochodów cały czas będzie powiększana praktycznie z miesiąca na miesiąc w czwórce, w piątce. Więc to, że wy widzicie tutaj jakąś małą liczbę samochodów, to się zmieni. Na przykład Velociraptor NSA w czwórce, nie było go od premiery, pojawił się dopiero po 2 latach w grze, no nie? No i tu mamy Hondy, też nie widzę, chyba ta Preluda jest nowa? Nie jestem pewny. I CRX Mugen. Może ja jej nie miałem w czwórce, a może była jako unikalny samochód, bo jej nigdy nie zdobyłem. Tu jest Escort, chyba Cosworth nowy jakiś z tym nowym przodem. Wcześniej ten, w czwórce był chyba ten Escort, no nie? I tu mamy nowość, czyli Jaguar I-Pace, Electric. Mało ciekawy, powiem wam. Electric, no wsiadasz, jedziesz. Koniec. Nowością tutaj jest samochód, który nie jest Jaguar CX-75. To jest nowość dlatego, że on był wcześniej w pakiecie James Bond w czwórce, a tutaj jest jako już normalny cywilny samochód, można sobie go kupić, nie z jakiegoś tam pakietu. Gladiator Rubicon, on chyba był w czwórce, ja go nie zdobyłem, bo on był do zdobycia w jakimś Forza Tonie, też taki trudny do zdobycia dla mnie samochód przynajmniej. No trzeba było ukończyć Forza Tonie, ja nie ukończyłem i tyle. Koenigseggów mamy, z Koenigseggów mamy tak Jesko, mamy Regere, mamy One to One i Agere RS.
no i jeszcze CC8S. W czwórce tych Koenigseggów było więcej pod koniec, no nie? Tutaj mamy Lambosy. No i na przykład tutaj nie widzicie modelu, który mi się udało zdobyć. Udało mi się zdobyć Sesto Elemento, jakąś Forza Edition wersję. Kupiłbym sobie zwykłe Sesto Elemento, bo jestem ciekawy. Nigdy nie wiedziałem, że w Sesto Elemento jest tylna skrętna oś, jakby. W żadnej grze tego nie widziałem i wiesz, samochodu nie spotkałem na żywo. Też jakoś nie wczytywałem się z niego specjalnie, okazało się, że ma skrętną tylną oś, takie what? Tutaj mamy Defendera, chyba też go nie było w czwórce, no nie? Lexus bodajże był, ale tego nie było. SC300 z 97 roku. Nie pamiętam, żeby był w czwórce, jeśli wy widzieliście, to skorygujcie mnie. Lotus Evija jakoś tak się czyta, to ja nie wiem jak to się czyta. Ale też jest tutaj w grze 2,5 miliona kosztuje. Nie pamiętam, czy to elektryk, czy to spalinowy, ale jest bardzo podobny do Astona Martina, którego zresztą przegapiłem. Musiałem się zagadać, zaraz do niego wrócimy. To Aston Martin jest nowy w tej grze. Mazdy. No i nowością w grze jest także McLaren GT, który no, bardzo podobny jest do 720 S Spider pod kątem wyglądu. Nie wiem, jakie tam specyfikacje techniczne ma. Trochę różni się z tyłu. Takie lampy ma dość charakterystyczne. Nie wiem, czy mogę. O, mogę. Nie, wygląda sobie z tyłu tak. A bardzo fajny ten McLaren jest. I trochę z przodu te lampy się zmieniły, no nie? No i mamy te McLareny z poprzedniej części też. Któryś z nich jest roadsterem? Mamy też P1. Fajnie. No i mamy oczywiście Mercedesa AMG One z 21 roku. To jest nowość, to jest samochód z okładki. Trudno, żeby go nie było. Tak, tutaj mamy Four Door Coupe. Też był w czwórce. Dodany do czwórki w którymś tam momencie. Mamy Unimoga, mamy tego Mercedesa Racing, tego ciągnika takiego. Mamy X-Class. I to chyba z Mercedesów tyle, jeśli chodzi o nowości. Pozostałe zdaje się, że były w czwórce już. Mamy Mitsubishi. Mamy Mostlera. Tego modelu chyba nie było w prawdzie, bo tak z tej... z tego rzutu nie poznaję. To jest chyba jakiś starszy model Mostlera. W czwórce był jakiś chyba może nowszy. No nie, z takim innym tyłem. Trochę. No tu też jest hardkorowa fura w ogóle. Napier, to jest ciekawy samochód. On miał jakiś przesadzony litraż, z tego co pamiętam. Bardzo duża pojemność skokowa. To jest chyba nowość, Nissan Pickup. No i tu jest Pulsar GTI R z 90. On chyba też jest dosyć unikalnym samochodem w czwórce. Forza Horizon 4. Pagani Zonda, Pagani Cinque. Dwa Peugeotiki, Taycan. Taycana nie było w czwórce w ogóle, no nie? Tutaj mamy jednego Taycana, tylko że jeden model jest tuningowany, a drugi nie. Do samochodów elektrycznych można zainstalować ulepszenie silnika elektrycznego i to jest podpisane jako ulepszenie z silnika elektrycznego i ulepszenie baterii jednocześnie, czy elektroniki, no nie? I to nam zwiększa trochę moc. Jeśli chodzi o dźwięk, no nic się nie zmienia. Porsche mamy bardzo dużo na start, zobaczcie. Chyba najwięcej spośród wszystkich samochodów, które są dostępne w grze na starcie, do kupienia za kredyty, no nie? Mamy Relianta, mamy Rimaka Concept 2, mamy Sailina S1, no i mamy nowość RX3 Sierra Cars. Przynajmniej ja go nie miałem. Czwórce, nie wiem czy ktoś nim jeździł, czwórce, nie pamiętam żeby on był. No i nowość oczywiście Toyota Supra MK5, Toyota Supra MK4 też jest dostępna. No i jest Toyota jakaś offroadowa, FJ40 tak się nazywa. Dobrze, że są podpisane te samochody, totalnie bym nie wiedział jak się nazywają. Munaro, Vauxhall, to jest nic innego jak Opel, okej. Tutaj mamy jakieś Volkswageny, jest Golf 2, jest 1, jest Sirocco stary, jest Sirocco nowy, proszę bardzo, wszystko jest na miejscu, fajnie. 4 Golf i 3 Golf, tu mamy jeszcze jakiegoś takiego Desert Dingo Racing, Dingo. Okay. Mamy Volvo V60 Polestar. No i lista się kończy na Zenvo TSRS z tym takim ruchomym spoilerem. Bardzo fajny samochód. On oczywiście był w czwórce. Wróćmy sobie jeszcze do wcześniej wspomnianego Astona Martina. Jako nowość w tej grze totalnie go pominąłem.
Już sobie go kupiłem, ale pokażę wam, jak wygląda on sobie tak z zewnątrz. To jest samochód spalinowy, chociaż wygląda na elektryka, nie? Tak dosyć dużo opływowych kształtów, lotów, wylotów. I tylko te dwa wydechy wydechowe zdradziły. Zobaczcie, teraz ja nie wiem, czy jesteśmy w Forza Vista, chyba nie. Jak mamy taki podgląd auta, to chyba nie jest Forza Vista. Tu się dzieje coś dziwnego z oświetleniem pod pewnym kątem, widzicie? Znika nam to, co się, to, co jest na górze. W ogóle odblaski nam znikają. Ciekawe, czy tak samo jest Forza Vista, musimy sobie to sprawdzić. Bo w tej części Fordzy dodali tryb ray tracingu w Forza Vista, ale wygląda na to, że tu nie możemy się spojrzeć w ogóle tak w dół, na tyle, żeby to oświetlenie nam zniknęło, więc po prostu musi być jakiś taki drobny glitch, który gdzieś tam naprawią. No i przy okazji to jest tryb Forza Vista. Już wam pokazywałem go na moich odcinkach, jak to wygląda. Pyk. I tak sobie wygląda urus w środku. Bardzo dużo przestrzeni bagażowej. Możemy się całą rodzinką zabrać na bardzo drogi pod kątem paliwa wyjazd gdzieś w góry na przykład. No i to tyle, to nie są oczywiście wszystkie samochody. Na przykład ja zdobyłem sobie to BMW. Widzieliście, że tego BMW nie było wśród BMW-ek, bo to jest taka specjalna wersja tego auta z jakimś tam bodykitem dodatkowym. I tu na przykład zdobyłem jakąś specjalną wersję Corvette i mam Ferrari Speciale, ono chyba było tam do kupienia, no nie? Powinny się pojawiać te samochody, znaczy być podpisane te samochody, które zdobyłem i których nie ma w salonie. A tutaj macie specjalną wersję Sesto Elemento, o którym wam mówiłem, że mamy te skrętne osie tam z tyłu. I poza tym chyba nie mam żadnych innych samochodów, które są unikalne. Tu jeszcze jest jakiś Macan rajdowy. Pewnie był do kupienia w sklepie normalnie, nie zwróciłem na niego uwagi. No i to tyle, tak wygląda lista samochodów obecnie. Te, które udało mi się zdobyć i te, które są w sklepie. Jestem ciekawy waszych opinii, co o tym sądzicie. Czy wam się to podoba, czy nie. Ewidentnie czuć tutaj mimo wszystko brak w porównaniu do czwórki pod koniec, no nie? Gdzie już ta czwórka nie ma wsparcia, ale no jednak lista samochodów, które możemy kupić w czwórce, no robi niesamowite wrażenie, prawda? Tutaj jednak czuć te braki tych samochodów. To znaczy jest, no, każdy znajdzie coś dla siebie, no nie? Ale jest tych samochodów mniej do wyboru po prostu. No nic, ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał i rozwiał część waszych wątpliwości. Ja zapraszam was do następnego. Trzymajcie się, na razie. Hejas!